Znowu plecaczek. O, trochę już bardziej skomplikowane. Nie było zbyt skomplikowane. Ale udało się. Dobra, spadamy. Następnego wspomnienia. Chyba są w domu. Mamo, idę do szkoły. Miłego dnia, Joey. Moja dziecinka tak szybko dorasta. Okej. A co jeśli on byłby dziewczynką, też nazywałaby go po dziadku? Nie byłoby tak źle, w końcu imię kończy się na E. Ej, Joey, Julie, brzmi słodko. Jeżeli brzmi tak słodko, to dlaczego za niego nie wyjdziesz? Ach, jesteś zazdrosna? Och tak, bardzo zazdrosna. Dobra, mamy zegar. Bądźmy szczerzy, tykanie zegara jest naprawdę denerwujące. Kanapa. Okej, okay, przeczesana. O, słoik z marynowymi oliwkami. O fuj, tylko nie to. Cholera jasna, mózg mi zaraz eksploduje. Łatwo ulegasz fascynacji. Dobra, idźmy do pokoju jeszcze. Okej, jednak się przestawię bardziej na strzałkę. Okej. Co my tu mamy? Piłka. Dobra, jeszcze jedno musimy znaleźć połączenie. Okej, tu mam jakiś pokój. Są książki, kilka książek z nieczytelnymi tytułami. Okej, też jakieś wspomnienie tu musiało być. Dobra. Załatwmy to wspomnienie. Przygotować wspomnienie. Z piłką do nogi. Ojej, już się zaczynają schody. Dobra, zróbmy to tak. Tak. I tak, musimy mieć załatwione. Pięknie. To dałoby się w 6 ruchach zrobić, ale no, mi wychodzi w 10. Zawsze przekroczę. Fuj, śmierci tu pod liną. Gdzie jesteśmy? Ewa? Co to do diabła jest? Okej. Okay. To jest fragment pamięci, do której nie mogą dotrzeć. To jego kolejne wspomnienie. Tak, ale dlaczego wszystko się tak kiełbasi? Nie wiem. Wspomnienia nie łączą się ze sobą tak, jak powinny. To musi być nieprawidłowe działanie maszyny ADG.
Znów myślałem, że posledniej naprawie pośmiga kolejne pół roku. Nie można wierzyć tym idą z działu konserwacji. Nie martw się, mamy już zapisane wspomnienie z młodości. Nadal jesteśmy w stanie to zrobić. W porządku, ale ja mu o tym nie powiem. Tak długo jak jesteśmy w stanie osiągnąć sukces, Johnny nie musi o wszystkim wiedzieć. Tia, myślę, że to jest to. Nic nie możemy tu już zrobić. Gotowy na finał? Przed aktywacją? Panie przodem. Wstyd mi, ale naprawdę nie mogłem się tego doczekać. Co, chcę załatwić zlecenie? Ale co zrobić? Akt drugi. Balonami latarni morskich zawieszonymi na krawędzi nieba. Doktor, nie przeszkadzaj im. Tak oto ich nie wybudzisz, ale potrzebują koncentracji. Okej. Aha, teraz muszę wszystko mu powiedzieć. I to wszystko, co we mnie ten stary głupiec. Wybacz, ale to wszystko, co mogę zrobić. Musi nam to wystarczyć. Tak jest, pozostało już tylko połączyć twoje zarejestrowane pragnienia podróży na księżyc z pierwotnymi wspomnieniami. Potem pociągniemy dźwignię i voila. Zanim się obejrzysz, będziesz na księżycu. John, mam pytanie. Jeśli sprawiliście, że Lili zniknęła, to znaczy, że możecie zmienić ten świat? W takim razie nie mogliście zrobić tak, żeby moje życzenie spełniło się tu i teraz? To by wyszło, jeśli miałbyś prawdziwy zestaw wspomnień. To znaczy? To czym to jest, ha, czym ja jestem? Zaledwie kopią, lub jak wolisz, płótnem, na którym malujemy. Ty zaś jesteś tylko algorytmem stworzonym w oparciu o Johnny'ego, wystarczającym, żeby oddalić jego podobieństwo, ale dalekim od ideału. Możemy jedynie przygotować to płótno tak, aby tworzyło logiczną całość. Następnie przeniesiemy twoje zarejestrowane marzenia do dzieciństwa. Później urządzenie wygeneruje twoje nowe życie, gdzie pragnienie zostanie ukierunkowane na twoje postępowanie, a wynik zostanie zapisany w pamięci prawdziwego Johnny'ego. No dobra. Więc jak widzisz, nawet pomimo tego, że jesteś z nas zadowolony, to jesteś tylko programem do odczytu. Znaczy to, że bez końca możemy cię restartować. Wystarczy. Och, nie bądź tak wrażliwa. Wiesz, że on jest... że on nie jest prawdziwy. Jeśli naprawdę tak myślisz, to dlaczego tracisz czas, żeby mu to wyjaśnić? Szanujmy nasz czas. Idziemy. Doktorze? Kim ja tak naprawdę jestem? Bez odpowiedzi. Muszę Roslin o to zapytać. Ach, to podsumowanie całej naszej nocnej pracy. Okej, to mieliśmy wspomnieć dziobak, krzaczek, króliczek, parasolka,
króliczek, jakiś akt, słoik z oliwkami, krzaczek, plecak, książka, dziobak, królik, rozjechany królik, torebka, zegar, książka i tam była piłka i coś jeszcze nie zauważyłem, zegar i coś chyba jeszcze... Co do... Zmienił się w robaka. Mogłeś przynajmniej mnie ostrzec. A co mam ci powiedzieć? Ja lubię być głową. Zapytałem, czy to jakaś gra słów, ale boję się, że powiesz tak. Załatwmy to szybko, głupio się czuję. Musimy tylko pamiętać, że wspomnienia trzeba ułożyć od najnowszych do najstarszych. Od najnowszych do najstarszych. Połącz pasujące do siebie wspomnienia, aby przenieść zarejestrowane pragnienie. Aha, dobra, już kumam. Aha, dobra, już rozumiem o co chodzi. Tu mamy zegar. Hej Ewa, sprawdź to. Ale głupek. Poważnie. Tak, poważnie. Okej, tu mamy torby i zegar. Okej. Dobra. Tu jest książka, okej. Tu jest króliczek. Cholerka. Jakoś będą się to wyskrobać. Aha, już wiem o co chodzi chyba. Dobra. Połączmy króliczka. Aha. Teraz książkę. Tu był chyba zegarek tylko. Okej, to będzie chyba z głowy wszystko załatwione. Chyba brakuje nam jakieś. Jeszcze jakieś wspomnienie. To da, musimy nam to wystarczyć. Gotowy? Znasz mnie, zawsze jestem gotowy. No dobra. Super, sprawdźmy jakie wspomnienia przywiozły z księżyca. Panie przodem? Nie tym razem. Okej, dobra. No to musimy się udać chyba na samą górę. Zobaczmy, jakie wspomnienia się stały. Wszystko jest takie samo jak w jego ostatnim dostępnym wspomnieniu. Tylko są chociaż jakieś minimalne zmiany. Coś mi tu nie gra. Te wspomnienia wydają się czymś więcej niż kopią poprzednich. Są dokładnie takie same. To niemożliwe. Pragnienie zostało przyniesione, tak czy nie. Zostało. Okej. O co chodzi? Jeśli to naprawdę to samo wspomnienie, to musi być na klifie z widokiem na latarnię morską. No dobra, zobaczmy. Hmm.
Jednak to jest to samo wspomnienie. Johnny? Co za niespodzianka. Nie mamy tutaj zbyt wielu gości. Deja vu znów? Nazywam się dr Ewa Rozni, a to jest... Co? Nie będę się powtarzał. Dr Nelly Watts. Słyszałeś o Sigmund Agency of Life Generation? Och, jesteście z agencji? Ooo. Wspaniale, właśnie myślałem o tym, żeby was wezwać. Lili, zrób nam herbatę, proszę. Lili? Zamroź go. Okej, okay, coś nie wypaliło widocznie. Co dalej? Poczekaj tu. Ponownie sygnał. Zobacz, czy będą jakieś zmiany. Z całą pewnością proces dobiegł końca. Zaobserwowałeś jakieś zmiany? Nie. Jak to możliwe? Jeśli jego pragnienie nie jest zbyt słabe, to dlaczego nic się nie zmieniło? Może trzeba zastosować coś mocniejszego? Z jego jeszcze wcześniejszych wspomnień? Tak, wszyscy, do których tylko uda nam się zyskać dostęp. Idziemy. No dobra. Okej. Okay. Pragnienie, że nie w sensie, będzie wymagał jakiegoś impulsu. Dobrze, więc... Moon. Co do... To nie jest film, który mieli puszczać. Och, dobrze. Przeszkadza ci to River? Nie, to może być... Spoko, chodźmy więc. Okej. Okay. Przy odrobinie szczęścia powinno wystarczyć, żeby zaskoczyło. Ale zaraz, gdzie jest Nelly? Dobra, a mogę tutaj wejść? Mogę. Jest gdzieś Nelly, czy nie? Na księżyc, kochanie. Och, Henry. Dobry Boże, jestem za bardzo zmęczona i głodna, żeby dalej odgrywać swoją rolę. Chyba powinna sprawdzić, czy się coś zmieniło od Johnego. Dobra, muszę przystąpić przez Johnego, aby sprawdzić wyniki. Aha, dobra, luz. A Nelly gdzie jest? Stary, przykro mi, że cię w to wciągnęłam. No co jest? To samo. Wciąż to samo. Muszę próbować go nakręcić w innym miejscu. Powoli ta sytuacja zaczyna mnie już bawić. Okej. Okay. Lili? Okej. Okay. Dobra, jesteśmy w szkole. Może tutaj spróbuję coś zrobić. Nie mam teraz czasu. Rzuciła encyklopedię prosto w twoją twarz. Zrobiła to? Zamknij się, koleś. Co wy tutaj robicie? Zaczyna się... Zajmiemy dobre miejscówki. Okej, okay, co jest? Czekaj, nie przypominam sobie, żeby to wcześniej się wydarzyło. Coś się musi zmienić. Okej, okay, gdzie oni poszli? Ej, nie ściskaj. Dobra. Co jest? Okej, okay, jest Nicholas i Johnny. Sekunda. To nie jest prawdziwa zmiana, to jest... Proszę o uwagę, Dr. Watts.
Jak wiecie, jestem przedstawicielem NASA i jego majestatu. I jestem tu, żeby wam o tym powiedzieć. Dawaj, Timmy. to było straszne. Ale zobaczyłem nieco... Ale zboczmy nieco z tematu. A więc dobrze, wiem, że wielu z was zastanawia się, czy można doświadczyć czegoś tak niesamowitego jak podróż do innego wymiaru. Poczuć w nożach słodycz węz, pływać swobodnie wzdłuż pierścieni Saturna, a może po prostu relaksować się po drugiej stronie Księżyca? My w NASA wierzymy, że przy odrobinie własnej woli każdy może to osiągnąć. To możesz być ty. Albo ty. Albo może... Ty. Ale ja nie chcę lecieć na Księżyc. W takim razie... Masz... Czekaj, co? Czemu nie? Czemu miałbym chcieć? Jestem szczęśliwy tutaj na Ziemi. Nie pragniesz tego nawet troszeczkę? Nie, dlaczego? Nawet ociupinkę? Nie. Okej. Jako oficjalny rekrut NASA przybliżę wam parę faktów na temat Księżyca. Po pierwsze, Księżyc ma 4,5 miliarda lat. Bla 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 bla. Widzieliście, że jego powierzchnia dorównuje powierzchni Afryki? To prawda. A tak w ogóle, jeśli chcecie pojeździć na rowerze po powierzchni Księżyca. Ale wciska bajerę. Poza tym światło potrzebuje 5247 tysięcznych sekundy, chyba dobrze. Jedności setki, dziesiątki tysiące, dobra. Aby przybyć podróż stąd na Księżyc. A jeśli korzystacie z latającego samochodu, podróż trwa 130 dni. To akurat wiedziałem. Przypadkowa słowa. I ostatnie, ale nie mniej ważna rzecz. Ludzie, którzy docierają na Księżyc, stają się sławni i bogaci. A jak doskonale wiemy, bogactwo i sława to tłumny fanek. Okej, ludzisko, musiałem zrobić małą przerwę, bo moja żona przyjechała. Więc tak, to sobie zakończymy. No i... To by było na tyle. Pamiętajcie, NASA czeka na każdego z was. Zwłaszcza na brunetki. Okej. Okay. Zobaczmy, coś to dało. Okej, okay, gdzieś idą. Wszyscy się rozchodzą. I co myślisz? NASA to raczej... Nie zatrudni... NASA to raczej... Sorry, Liska. NASA to cię raczej nie zatrudni, ale dla naszych celów to było więcej niż wystarczające. Starałem się... dać czadu. Chcesz iść zobaczyć, czy to coś dało? Oczywiście, zaraz wrócę. Okej. Okay. Wróciłem. Jak? Kompletna porażka. Tak jak i u mnie. Hej, nie zniechęcaj się. Jestem pewna, że jeszcze możemy coś zrobić. Mianowicie? Więc... No, więc i... Więc i nic. Okej. Okay. Izabel, nie możemy pozwolić na dokończenie tego domu. Ledwie nam starcza pieniędzy na lekarstwa. Ale stać was by było na wzięcie udziału w loterii lot na Księżyc. Jeśli sprzedacie dom, to będzie was stać. Okej. Okay. Teraz da się starać na siłę. Czyli nasza jest prawidłowa. Tak, w kwestii wyników jesteśmy jednomyślni. Więc wiecie o tym, że NASA zapewnia doskonałą opiekę medyczną? Okej. Okay. Darmowe przejażdżki konne w NASA. O, ślub, cieszę się z twojego szczęścia.
A to zagadka, gdzie powinniście się udać na podróż poślubną? Na księżyc. I co wyszło? Okej, dało to coś czy nic nie dało? Chyba nic. River. Okej. Kurczę. Szkło. Ślizgo. John. Co jest grane? Wiesz co? To zwyczajnie nie działa. Gorzej, to jakaś farsa. Jesteśmy cholernymi zawodowcami. Nie po to brałam się... Okej, moi mili, sorry za przerwę. Jesteśmy cholernymi zawodowcami. Nie po to brałam się za to wszystko, żeby uganiać się za nim i wydzierać jak idiotka. Nie? Słuchaj, brak snu zaczął nam chyba działać na nerwy. Gdybym wiedział, że będę pracować po nocach, wziąłbym ze sobą kawę. O tak, powinien zobaczyć ten film, który wcześniej wymyśliłam. Jaki film? Właśnie. Tak czy inaczej, wiem, że czas tutaj jest na wagę złota, ale to donikąd nie dąży. Zróbmy sobie przerwę do rana. Mam nadzieję, że John da sobie sam radę. Muszę zadzwonić w parę miejsc. Okej. Watt coś kombinuje. Co jest? Myślcie sobie, to wszystko nie ma sensu. Dlaczego urządzenie zadziałało? Przecież pragnienie Jennego odesłania się na księżyc zostało pomyślnie przetransferowane. Jednak mimo to nie wykazał chęci dostania się na księżyc. Chyba, że wtórny warunek niezbędny do spełnienia pragnienia został zmodyfikowany podczas procesu. Tylko wtedy to samo pragnienie uzyskało dwa różne rezultaty w dwóch różnych momentach. Nie ma wątpliwości, że River odegrała istotną rolę w tym wszystkim. Jeśli było coś, co mogło zakłócić funkcjonowanie urządzenia, to ona była główną podejrzaną. Ale co mogło być przyczyną? River. Co ty zrobiłaś? Ach, wschodzi słońce. No to, że się kimnęła. Niewiele czasu nam pozostało. Ciekawe, czy Nelly coś znalazł. No okej, ludziska, tutaj sobie, myślę, zakończę. Oj, stan naszego... klienta się pogorszył. Szkoda troszkę.